Dzień dobry, witam Was serdecznie w dzisiejszy sobotni piękny poranek 5 września i pozwólcie, że pozdrowię Was z Wodzisławia Śląskiego Słowem Bożym na dzisiejszy dzień z książeczki z Biblią na co dzień. Pierwsze słowo czytam z Księgi Izajasza z 25 rozdziału. Panie, byłeś schronieniem słabemu, schronieniem ubogiemu w jego niedoli, ucieczką przed powodzią, cieniem przed upałem. A z Nowego Testamentu, z ostatniej księgi biblijnej, z Księgi Objawienia Świętego Jana z 2 rozdziału czytam takie słowo. Mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk Twój i ubóstwo. Moi drodzy, w dzisiejszy sobotni poranek chciałbym Wam powiedzieć kilka słów o Bożej opatrzności, o Bożej opiece nad człowiekiem. Czym ona jest? Opatrzność Boża to nic innego jak troska Boża o swoje stworzenie. Boża opatrzność jest wielką tajemnicą, jest przymiotem Boga Ojca, który roztacza opiekę nad całym swoim stworzeniem, a w szczególności nad człowiekiem, by doprowadzić go do pełnej doskonałości, do ostatecznego celu, którym jest życie wieczne. Wystarczy sięgnąć do kart Pisma Świętego, aby zobaczyć na przestrzeni wieków Boga, który opiekuje się swoim stworzeniem. Boża troska o człowieka przejawia się nieustannym zaangażowaniem i ciągłym czuwaniem. Bóg otacza swoich ludzi swoimi ramionami, by poczuli się przez Niego kochani. Rękę Bożą widzimy pośród narodu wybranego, a także poprzez całe dzieje ludzkości, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. W szczególny sposób możemy ją oglądać poprzez osobę Jezusa Chrystusa, który z wielką miłością wychodzi naprzeciw każdego człowieka, lecząc chorych, pocieszając strapionych, karmiąc głodnych. O tym możemy przeczytać w wielu pięknych przypowieściach, czy to o zbłąkanej owcy, czy o synu marnotrawnym. To właśnie tu widzimy obecność Boga, który umiłował człowieka i ciągle jest obok niego. Dla mnie osobiście dzisiejszy dzień, dzień 5 września, to bardzo wyjątkowa data. Dzisiaj mija 21. rocznica mojej ordynacji, to znaczy wyświęcenia na księdza Kościoła Ewangelickiego wraz z moimi dwoma przyjaciółmi, księdzem Marcinem z Golasowic i księdzem Rafałem z Sycowa. Poprzez te lata, 21 lat służby, niejednokrotnie mogłem doświadczać Bożej opatrzności. Niejednokrotnie mogłem doświadczać Bożej opieki, za którą dzisiaj dziękuję. Panie, byłeś schronieniem słabemu, schronieniem ubogiemu w niedoli, ucieczką przed powodzią, cieniem przed upałem. Te wszystkie słowa tak realnie realizowały się także w moim życiu. Chcę dzisiaj za wszystko Panu Bogu podziękować. Dlatego na zakończenie pomódlmy się słowami modlitwy, która jest zapisana w naszej książeczce. Tak, Panie, jesteś jedyną ostoją. Tylko Tobie znane jest moje ubóstwo wbrew pozorowi bogactwa. Ucisk wbrew iluzji bezproblemowego życia. Ty wiesz wszystko i to daje mi poczucie bezpieczeństwa. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Amen. Życzę Wam miłego, spokojnego, słonecznego, sobotniego dnia. Pozdrawiam z Wodzisławia Śląskiego. Zostańcie z Bogiem.